Wiele początkujących osób, które chce napisać swoją pierwszą książkę ekspercką, myśli, że musi czekać na wenę. Ale to nieprawda. Jeżeli będziesz czekała na wenę, to może być tak, jak czekanie na autobus, który nigdy nie przyjedzie. <grytanie> Dlatego dużo lepszą strategią jest zaplanować sobie czas na pisanie i faktycznie stawić się do tego, żeby w tym czasie pisać. Co się okaże, kiedy siądziesz, zaczniesz pisać, te pomysły, e, historie. Rzeczy, którymi będziesz chciała się podzielić, one będą się pojawiać same właśnie w tym procesie pisania. Ten głos, który mówi, że musisz wiedzieć o czym będziesz pisać, kiedy siadasz do pisania, to jest tylko głos oporu, który będzie ciebie powstrzymywał przed tym, żeby faktycznie zacząć. Ale możesz być mądrzejsza od tego głosu i możesz zaplanować sobie czas na pisanie i wtedy będziesz miała pewność, że napiszesz swoją pierwszą książkę. Dokładnie tak było ze mną. Ja napisałam swoją pierwszą książkę właśnie w taki sposób, dwa miesiące, siedząc każdego dnia trzy godziny dziennie. Codziennie. Nie wtedy, kiedy mi się chciało, ale wtedy, kiedy miałam zaplanowane i faktycznie w taki sposób, z czułością dla siebie, ta książka powstała.